Hejka, ogólnie ja zeszłam tak szybko tutaj przywitać się z wami, więc cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja jestem właśnie teraz przy kościele, ponieważ czekam na moją ciocię, która wyjdzie i jestem tam, Zuzia jest. I będziemy jechać na bitwę muzerów. Ogólnie pies się do nas taki jakiś przyczepił. Ja się go trochę boję, muszę to wyjść tylko. Zaraz wam może tego psa pokażę. Tam jest ten pies, a tam jest Zuzia. Jej, na miejscu! Jesteśmy już na miejscu i widać, że naprawdę dużo osób. Tak, ten Dominik Rupiński będzie, uwaga, rozdawał autografy przy Mediamarkcie! Ogólnie my sobie z niektórymi zrobiliśmy zdjęcia. Ja myślałam, że oni będą wszyscy na scenie, którzy przyjechali i potem na końcu. No właśnie, a my teraz tak szukamy, coś... cały czas chodzimy i szukamy Dominika Rupińskiego, bo nie możemy go znaleźć. No, ogólnie to szukamy cały czas Rupińskiego, nigdzie go podobno nie ma. Nawet dzieci inne mówią, ale z tym sobie nawet robimy z nieznajomymi zdjęcia. A ludzie mówią, że Rupińskiego już nie będzie. No, tak jak mówiłam, z Dominikiem Rupińskim już sobie zdjęcia nie zrobimy, bo go nie ma. I chodzimy sobie teraz w górę. Fajnie nam się spędza czas i uczy się tego języka. No dobra. Co ma jeszcze pytanie? Ogólnie było tak, my z Zuzią wyszłyśmy tak o 14 ileś, potem koleżanka do mnie napisała, że Dominik jest teraz, bo najpierw go nie było i my go szukałyśmy i go nie znaleźliśmy, potem się zawróciłyśmy tam i tak, popchałyśmy się w kolejkę i zrobiłyśmy sobie z nim zdjęcie, tutaj zaraz wam wstawię jeszcze zdjęcie. I normalnie jestem taka szczęśliwa, że po prostu szok.